Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. W naszej letniej serii kazań Connect, jak w niebie, tak i na ziemi, a więc serii rozważań z modlitwy pańskiej, dochodzimy dzisiaj do frazy święć się imię Twoje. I planując tę serię kazań na lato, podjęliśmy decyzję, że zrobimy coś, co być może nie jest dla was, będzie dla was czymś nowym, na pewno jest czymś nowym dla nas tutaj w naszej społeczności chrześcijańskiej, to my w Łodzi, ale co wierzymy, będzie czymś bardzo też ważnym. Tak się stało, że przez ostatni rok spotykaliśmy się tutaj i w Tomaszowie na spotkaniach projektu Komunikacja. To był projekt, na którym uczyliśmy się, jak badać, jak zrozumieć, jak zakomunikować Boże Słowo. Zaczęło 60 studentów z Łodzi, z Tomaszowa. Po drodze troszeczkę się to grono wykruszyło, skończyło około 20, a z tych 20 też jeszcze mniejsza grupa ukończyła to napisaniem rozważania. I tak się złożyło, że właśnie tekstem, nad którym jednym z dwóch tekstów, nad którym pracowaliśmy przez większość tych spotkań, więc przynajmniej przez pół roku, był Psalm 113, który mówi o imieniu i o świętości naszego Boga. Dwa szczególne rozważania, które naprawdę nami poruszyły i które były wyjątkowe, to rozważanie Asi Góry u nas w Łodzi i Kati w Tomaszowie. I dlatego starsi naszego kościoła, mimo że to być może macie inne przekonania albo być może jest to dla was coś nowego, innego, starsi naszego kościoła zdecydowali, że będzie czymś dobrym i budującym i właściwym dla nas wszystkich, żebyśmy właśnie dzisiaj wysłuchali rozważania z Psalmu 113 Asi Góry. Dlatego zapraszam ją serdecznie dzisiaj na scenę. Glejak wielopostaciowy mózgu. Takie hasło usłyszał na kolejnej wizycie lekarskiej. Chorował od zawsze, urodził się słabszy od rówieśników. Później okazało się, że na całe swoje życie będzie musiał patrzeć przez grube szkła okularów. Wygrał walkę z nowotworem nerki, aż w końcu dotarł do tego momentu, kiedy zdiagnozowano u niego najgroźniejszy typ guza mózgu. Chociaż już wcześniej wiedział, że nie jest z nim dobrze, bo nasilające się objawy nie pozwalały mu normalnie pracować i służyć innym, to jednak te słowa zabrzmiały dla niego jak wyrok. Powiedziano mu, że statystycznie z takim rodzajem raka żyje się 3 miesiące. On przeżył 4 lata. Będąc w takiej sytuacji, można by się poddać. Pomyśleć, czemu znowu ja? Ile jeszcze mogę udźwignąć? Można by kłócić się z Bogiem i pytać Go o sens takiego cierpienia. Można też obwiniać Stwórcę, schować się i karmić żalem. Bo łatwo w trudnych chwilach
zapomnieć o tym, co Bóg dotychczas zrobił w naszym życiu, a skupić się na tym, czego nie zrobił. Na tym, którego z naszych planów nie zrealizował, czego nam nie ułatwił, co na nas zesłał, co nam utrudnił. Ale dużo trudniej skupić się na łaskawym Stwórcy, który dał nam życie i dba o nas każdego dnia. Bo jak Go uwielbiać, kiedy wszystko się sypie? Czemu to robić, skoro spadło na mnie tyle cierpienia? Jak wypowiadać te słowa: święć się imię Twoje, kiedy ostatnie, czego chcesz, to rozmowa z Bogiem? Często trudno nam się modlić i chwalić Boga, ale to Jezus, będąc na ziemi, uczył swoich uczniów tej właśnie modlitwy, pokazując im swoim przykładem, jak wielbić i oddawać cześć świętemu Bogu. Bo Jezus też doświadczał trudności, cierpiał i przechodził przez kryzysy, ale nigdy nie ustawał w modlitwie i uwielbieniu Ojca. Doskonale wiedział, z czym się borykamy i nie bez przyczyny zostawił te słowa modlitwy i to zadanie, żeby święcić, chwalić imię Boże. Więc jak to robić? Jak uwielbiać, kiedy czujemy się przytłoczeni? Jednym z przykładów, który może nam przybliżyć odpowiedzi na te pytania, jest właśnie Psalm 113. Przeczytajmy go zatem. Alleluja! Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pana. Niech to imię błogosławią odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż po jego zachód. Niech imię Pana będzie uwielbione. Pan stoi ponad wszystkimi narodami, jego chwała przewyższa niebiosa. Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i ziemię? On podnosi nędzarza z prochu, biedaka wyciąga ze śmieci, by go posadzić wśród książąt swego ludu. On sprawia, że niepłodna ma rodzinę, zostaje matką, która cieszy się dziećmi. Alleluja. Jakie jest pierwsze wasze wrażenie po przeczytaniu tego psalmu? Można by pomyśleć, że życie autora było usłane różami, że nie spotykały go żadne trudności, wszystkie jego plany szły gładko i dlatego z takim zapałem uwielbiał Boga. Albo właśnie spotkało go coś niesamowitego i to wywołało w nim tę falę podziwu dla Stwórcy. Może miał ku temu dobry powód, a może go właśnie nie miał. Nie mamy pewności, kto jest autorem tego psalmu, dlatego nie znamy szczegółów z jego życia, ale możemy poznać szczegóły z życia tego, którego decyduje się uwielbiać. Zobaczmy, dlaczego postanawia to robić. Zacznijmy od początku. W pierwszych wersetach czytamy: Alleluja, chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pana. Niech to imię błogosławią odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż po jego zachód. Niech imię Pana będzie uwielbione. Łatwo w tym fragmencie można się zorientować, co według psalmisty mamy uwielbiać. Imię Pana. Podkreśla to wielokrotnie praktycznie w każdym wersecie tego fragmentu. Dlaczego? Bo imię w tamtych czasach było bardzo istotne. Oznaczało jednocześnie charakter osoby. Nie nadawano imienia tylko dlatego, że się ono komuś podobało albo fajnie brzmiało. Tylko analizowano to, jakie cechy to imię ze sobą niesie, jak ludzie będą postrzegali daną osobę. Bo imię miało wyeksponować wybraną wewnętrzną lub zewnętrzną cechę osoby. Choć może nam się wydawać, że to dziś nieaktualne, to jednak nadal imię coś oznacza. Pomyślmy teraz o kimś dla nas ważnym, o imieniu tej osoby. Jak ci się kojarzy imię twojej mamy? Co czujesz, kiedy usłyszysz na ulicy imię kogoś ci bliskiego, kto niedawno odszedł? Albo czy nadałabyś imię swojemu dziecku imię osoby, która bardzo cię skrzywdziła? Nasze skojarzenia i doświadczenia robią różnicę. Tak jak dla Karola, który był żołnierzem na misji w Afganistanie, imię Michael nigdy nie będzie już zwykłym imieniem. Amerykański żołnierz podczas ataku uratował życie Karolowi, w zamian oddając własne. Karol w hołdzie swojemu bohaterowi nadał to imię swojemu synowi, żeby już zawsze pamiętać o tamtym zdarzeniu i móc być za nim wdzięcznym. To imię stało się dla niego najważniejsze w życiu
i kojarzyło mu się z darowanym życiem, bo dzięki Michaelowi to życie nadal trwało. A jakie imię jest dla ciebie najważniejsze? Jakie imię jest najwspanialsze? Czyje imię kojarzy ci się z kimś bezgranicznie dobrym i kochającym, kto gotów byłby dla ciebie zginąć? Bo tylko takie imię powinniśmy uwielbiać. Tylko Boga powinniśmy uwielbiać, bo tylko Jego imię jest wspaniałe. Dalej czytamy. Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i ziemię? Psalmista zastanawia się tutaj, czy jest ktoś, kto mógłby dorównać Bogu. Ktoś, kto widzi wszystko w szerszej perspektywie. Ktoś, kogo potęga nie ma granic. Czy jest ktoś taki? No nie ma. Nikt nie jest jak Bóg, ale tę Jego potęgę i nieskończoność bardzo trudno jest opisać. Trzeba tego doświadczyć. To trochę tak jak z górami. Myślę, że każdy z nas był kiedyś w miejscu, w którym stanął i podziwiał te skaliste zwaliska. Kiedy stał i po prostu patrzył na majestatyczne piękno gór, na ten ich ogrom, na tę ich nieskończoność, niemożliwość ich zdobycia. Bo możemy wejść na jakiś szczyt, ale nigdy gór nie zdobędziemy, bo nie możemy ich pokonać. Bo góry tak naprawdę nie są dla ludzi. Stanowią dziką przyrodę, która czasami otwiera przed nami swoje ścieżki i pozwala nam siebie doświadczyć. Jesteśmy tacy malutcy wobec ich ogromu, że stajemy się pokorniejsi wobec ich autorytetu. Tak samo jest z Bogiem. Autor psalmu tymi słowami podkreśla, że Bóg jest niewzruszonym autorytetem, któremu należy się bezgraniczny szacunek i uwielbienie. Wyraża swoją bojaźń wobec Niego i także z tego powodu wychwala Go. Dlatego uwielbiajmy Boga, ponieważ Jego majestat nie ma sobie równych. W ostatnich wersetach psalmu czytamy: On podnosi nędzarza z prochu, biedaka wyciąga ze śmieci, by go posadzić wśród książąt swego ludu. On sprawia, że niepłodna ma rodzinę, zostaje matką, która cieszy się dziećmi. Alleluja. Co robi Bóg? Z powyższych słów wynika, że czyni niemożliwe. I gdyby to robił w życiu cenionych i pobożnych ludzi, może nie byłoby to tak szokujące jak to, że Bóg dba o nędzarza i o niepłodną. No bo jak to możliwe, że Bóg dostrzega takie osoby? Takie, czyli te z marginesu społecznego. Bo w tamtych czasach to właśnie biedak i kobieta nie mogąca posiadać potomstwa byli zepchnięci na niziny drabiny społecznej. Byli omijani na ulicy i pomijani wzrokiem. Nikt nie chciał mieć z nimi do czynienia, a Bóg chciał i czynił dla nich cuda. To tak jak w historii Patryka, który można powiedzieć, że już był na samym dnie. Uzależniony od używek i skazany ponad 20 wyrokami, młody człowiek był przekonany, że życie to naprzemienne odbywanie wyroków i chwile przerwy spędzone na wolności. Nie miał żadnych aspiracji i ambicji, a najbliższe mu osoby już dawno postawiły na nim krzyżyk. Spędzał czas tylko z jemu podobnymi, a ci lepsi woleli omijać go szerokim łukiem i udawać, że nie istnieje. Ale w wyniku swoich kolejnych włamań i kradzieży został skazany na godziny prac społecznych, podczas których poznał kogoś, kto pokazał mu, że jest ważny, że może mieć lepsze życie i że stać go na coś więcej niż to, co dotychczas robił. Chociaż godziny w hospicjum miały być tylko odpracowaniem szkód, które Patryk wyrządził, to w rzeczywistości całkowicie go one odmieniły. A dokładnie człowiek, który spojrzał na niego i pomógł mu doświadczyć cudu w jego życiu, cudu miłości bliźniego. Tak samo w tej historii psalmista pokazuje nam, że nie jest ważne to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, co zrobiliśmy albo czym się zajmujemy. Bóg nas widzi zawsze i wszędzie, bo Jego miłość do nas jest nieskończona. Dlatego uwielbiajmy Boga, ponieważ Jego łaska nie ma granic. Ten człowiek, u którego zdiagnozowano glejaka mózgu, o którym mowa była na początku, to ksiądz Jan Kaczkowski. Musiał on najwidoczniej wielokrotnie czytać ten psalm,
bo nie poddał się nigdy zwątpieniu w Bożą miłość i opiekę. Choć ciężko chorował, to każdego dnia swoim życiem świadczył o dobroci i miłości Ojca. Uwielbiał imię Boga we wszystkim, co robił. Pokazywał Bożą miłość i łaskę każdemu napotkanemu człowiekowi, a przy tym pamiętał o Bożej potędze i majestacie. Pamiętał, co Ojciec dla niego zrobił i to na tym chciał się skupiać do końca swoich dni. Chciał widzieć to, co najlepsze, a nie to, co dla niego najboleśniejsze. Kiedyś powiedział, kiedy jesteśmy zdrowi, piękni i bogaci, to Bóg jest z nami i nam błogosławi. A kiedy jesteśmy biedni, chorzy i brzydcy, to tym bardziej jest blisko nas. On jest niezmienny, to my bywamy zmienni. Jak nam wszystko idzie, to się niczym nie przejmujemy i swoje sukcesy przypisujemy wyłącznie sobie. A jak dzieje się coś złego, to jakże to przypisać sobie czy swoim pomyłkom? Na Pana Boga łatwiej zwalić. Bo łatwo przychodzi nam wychwalanie Boga, kiedy wszystko idzie po naszej myśli i Pan nam błogosławi. A dużo trudniej, kiedy tak się nie dzieje. Bóg podnosi nędzarza ze śmieci, a czasem robi to przez innych swoich ludzi, którzy mimo tego, że cierpią, to dalej w Niego wierzą, uwielbiają Go i samemu też dają się podnieść. Dlatego właśnie Jezus, zostawiając swoim uczniom modlitwę pańską, podkreślił, żeby zawsze święcić imię Pańskie, bez względu na okoliczności. Bo nie ma znaczenia, w jakim momencie swojego życia jesteś, bo Bóg jest wierny każdego dnia i dba o ciebie w każdym momencie twojego życia. Dlatego uwielbiajmy Boga zawsze i wszędzie ze względu na Jego święte imię, bo choć jest wielki i potężny, to pochyla się nad słabymi.